Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Dzieci na Wsi Kiedyś, a dzisiaj przed Państwem nowy nabytek, o którym była w sumie już taka troszeczkę mowa w poprzednim odcinku. Tata ma głowę do interesu, bo nie dość, że kawał ziemi od pana Zbyszka za fajną kwotę wydzierżawił, to jeszcze dodatkowo pan Zbyszek też już troszkę sprzętu rolniczego się pozbywa, no i właśnie miał na sprzedaż tą oto trzydziestkę. No i tata stwierdził, że takiej okazji nie może przepuścić, bo ta trzydziestka spisze tutaj się na naszym gospodarstwie idealnie. Możecie zapytać, dlaczego? Bo przecież mamy 60, mamy 40, no i już tłumaczę. Tata stwierdził, że na 100% będzie 60 jeszcze w tym roku sprzedawana, no i będziemy coś większego na pewno kupować. Poza tym, przydałby się na gospodarstwie jakiś ciągnik z ładowaczem, no i akurat ta 30 naszym zdaniem spisze się idealnie, jest w niezłym stanie, no ma tam parę mankamentów, ale to sobie tam poprawimy. No i tata stwierdził, że za taką cenę naprawdę było mega warto, tym bardziej, że ciągnik z ładowaczem, którego u nas jest naprawdę mega potrzeba, bo ten cyklop co prawda też jest pomocny, no ale tur wiadomo, że zrobi więcej roboty. No i niestety ceny nie chciał mi tata zdradzić, bo powiedział, że zaraz wyklepie mamie, no i mama też nie musi wszystkiego wiedzieć, także no cóż, wierzę na słowo, że była okazyjnie kupiona. Jeden z tych mankamentów pokażę wam za chwilkę, ale jest na to patent, bo troszeczkę czasami jest problem z odpalaniem, ale proszę bardzo, cyk fuch, śrubokręcik, no i elegancko 30 odpala. Naprawdę maszyna moim zdaniem jest super. Co prawda dziadek też ma 30, ale moim zdaniem ta to jest po prostu jakiś kozaczek. Trochę czasu, serca i pieniędzy i będzie naprawdę maszyna jak z bajki. Przejedziemy się kawałeczek, naprawdę zobaczycie jak maszyna pięknie śmiga. Niestety nie byłem z tatą po tą 30, bo akurat byłem w szkole i jak już wróciłem ze szkoły, no to ona była na podwóreczku. No i co najważniejsze, jeszcze tam generalnie kilka narzędzi do tura jest do odebrania od pana Zbyszka. Ale to tata tam podjedzie polonezem z przyczepką i tam jeszcze bodajże chyba widły do obornika, widły do bel i nie wiem, coś tam chyba jeszcze, ale nie kojarzę dokładnie. A, no i co najważniejsze, jeszcze podobno jest parę fajnych maszyn do kupienia od pana Zbigniewa. No i tata, jak ogarniemy ciągnik kolejny, że tak powiem, no bo jak to stwierdził, też musi trochę przystopować z kasą, żeby w razie czego się z nią wyrobić, no to być może, że jak wszystko fajnie wyjdzie, no to będziemy jeszcze kupować jakieś kolejne maszynki, jakaś tam przyczepa podobno jest i tak dalej. W sumie to tak przyjechałem tutaj też nie bez powodu, pomijając 30 i przejażdżkę nią, to chciałem zobaczyć soję naszą, ponieważ dzisiaj będzie koszona, tata zamówił już kombajn z SKR-u, no i prawdopodobnie koło południa tutaj przyjadą kosić. No i też czeka nas akcja siewy, trochę mamy opóźnienia z robotą, no ale będziemy nadganiać i nawet tam dziadek ma nam trochę pomagać i myślę, że wszystko na spokojnie sobie ogarniemy, także bierzemy się do roboty. W międzyczasie tata z dziadkiem troszeczkę ogołocili 30, ponieważ zdjęli z niej tura, z racji, że będzie teraz trochę działać w polu, no i w sumie ten tur by trochę przeszkadzał. Bizonik już przyjechał, także ja jadę z przyczepą, no i widzimy się zaraz przy kombajnie. Ale fajnie, tata przyjechał rekordzik boardowy, rzadko u nas bywa, ale naprawdę mega fajny kombajn, co? A no kombajn jak kombajn, mnie bardziej ciekawi ile towaru naleci, bo pieniądze są potrzebne i to duże na te nasze inwestycje. Dzisiaj patrzyłem słonecznik, to wydaje mi się, że za jakiś tydzień już też się do koszenia będzie nadawał. Kurczę, to roboty co niemiara. Teraz te siewy, trochę nam się z nimi zejdzie. Dobrze, że już mamy zboże przygotowane, poczyszczone, nic tylko siać. Ano takie to życie na tej gospodarce. Najwyżej parę dni do szkoły nie pójdziesz jeszcze i będziesz pomagał. Dziadek będzie uprawiał. Chciałem, żeby 40 i naszym agregatem robił to on woli zetorem i ino chce, żeby paliwa mu lać, a on może uprawiać dzień i noc. No to kurczę, dziadek jest zawzięty, ale dobrze, że on jest, bo no nie wiem, jakbyśmy się tata wyrobili z tym wszystkim. Ja to do siewu 30 wezmę na testy, bo przy okazji się zobaczy, co ona jeszcze za mankamenty ma, poza tymi, o których już wiemy. W pole pójdzie, to robotą ją zweryfikuje. A bizonik sobie kosi i proszę bardzo, jaki on jest piękny, no naprawdę, rekordzik rzadko spotykany. Tylko 4 okazy takie są w naszym SKR-ze, no i głównie właśnie te supry do nas na usługę przyjeżdżają, a tutaj dzisiaj się akurat tak pięknie trafiło. Oczywiście tradycyjnie chciałem podziękować za wszystkie donaty, które się pojawiły od czasu ostatniego filmu, no i oczywiście listę darczyńców i donatów widzicie obecnie na ekranie. I przy okazji chciałbym was zapytać, bo tak się zastanawiam nad troszeczkę zmianą nazwy tej serii, którą obecnie widzicie, ponieważ w lato chciałbym ruszyć z tą tradycyjną, która pojawiła się na początku serią
Dzieci na wsi kiedyś, no i nie chciałbym, żeby była taka zbieżność, że w sumie pojawiają się odcinki o takiej samej nazwie z dwóch różnych serii, bo jedna z Farminga, druga nagrywana już tak normalnie. Także czekam na wasze propozycje, oczywiście seria nawiązuje do rolnictwa kiedyś, jak to pomagaliśmy rodzicom za dzieciaka, za dawnych lat, więc myślę, że coś fajnego wykombinujecie, bo zawsze macie dobre pomysły i nieraz już was pytałem o nazwę serii i fajne właśnie zawsze też propozycje padały. Czas dajmy sobie do końca tygodnia, bo myślę, że tyle wystarczy. No i mam nadzieję, że już kolejny odcinek uda się z jakąś fajną nową nazwą wrzucić, no bo przed chwilą, tak jak wspominałem, chciałbym lada moment ruszyć właśnie z tą serią, na którą czekacie i często mnie o nią pytacie. Soja skoszona, także bardzo dobrze. Będziemy się brać zaraz za kolejną robotę, no ale to już raczej kontynuacja będzie w kolejnym odcinku, bo nie chcę, żeby ten materiał był jakiś mega, mega długi. No i ciekawe, ile teraz tej soli nam naleci. Oby jak najwięcej, bo pieniążki na nowy, kolejny nabytek są potrzebne. Bo tak jak wcześniej słyszeliście, tata chce kupić jeszcze jednego Ursusa, tym razem już jakiegoś większego. No i liczy na to, że właśnie w tym SKR-ze cały czas coś tam się uda fajnego od nich odkupić. No i może jeszcze w tym roku, w tym sezonie na naszych polach zagości, a jak nie, to ewentualnie od wiosny pewnie już będzie działał. Napiszcie w komentarzu rekord, jeśli dotrwaliście do tego momentu, a ja wam ślicznie dziękuję za oglądanie i do następnego. Pozdro!